Siemano, Siemandero, Wdowski, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Znowu jest to odcinek, który powstał we współpracy z wypożyczalnią instrumentów Vibe. I znowu jestem w Vibe Roomie i znowu pokażę Wam instrument, którego w wypożyczalni Vibe wypożyczyć nie można, gdyż należy do prywatnej kolekcji właściciela, szefa Vibe'u właśnie, ale możecie sobie dużo różnych innych instrumentów wypożyczyć. Fajne, fajne Epiphone Muse, zajebisty Mensinger. No to jest akurat taka ładna biała ścianka, więc generalnie sprawdzajcie, o co chodzi. Jeżeli nie chcecie zakupić instrumentu, chcecie sobie, nie wiem, rotować na przykład co miesiąc, co dwa, sprawdzać inny instrument, Vibe być może jest ofertą dla Was. Ale jak wiecie, już ten Robertowy Vibe wziął się z tego, że no on się interesuje tą gitarą, więc zapraszam oczywiście na wywiad z Robertem. Dowiecie się, skąd to się wszystko wzięło i dlaczego to wszystko powstało. Natomiast no, wzięło się to również z tego, że Robert kolekcjonuje instrumenty. No i tutaj mamy w ogóle instrument, który jest w oryginalnym opakowaniu, oryginalnym case'ie. Taki case nazywa się Lifton. No i powiem Wam szczerze, że to nie jest żaden Lipton, bo wytrzymał tyle lat, to jest, zaraz Wam powiem, z którego roku instrument, wytrzymał tyle lat, przeżył i cały czas instrument w nim jest schowany. Natomiast taki case potrafi kosztować grube pieniądze sam z siebie, więc nawet nie chcę myśleć o tym, ile kosztuje gitara, którą Wam w tym momencie prezentuję. Powiem Wam szczerze, że nawet nie sprawdzam cen tych instrumentów. W pierwszej serii nagrałem Wam 5 takich gitar, 2 Gibsony i 3 niestety Fendery, ale fajny nawet jeden był. Zdradziłem już część tego przedsięwzięcia. Natomiast tutaj mam znowu Gibsona. No i mówię, taki case kosztuje grube pieniądze, ale cieszę się, że trafiła do mnie ta gitara, bo ja z taką gitarą mam dużo fajnych wspomnień, dużo mam związane z takim instrumentem, więc przejdźmy do rzeczy, co to jest za instrument, ale muszę się schylić, żeby go otworzyć. Ojejku, no dobra, ja sobie otwieram, już go Wam pokazuję. Wszystkie zameczki, kurcze, działają bez żadnego szwanku w tym case'ie. Może Wam jeszcze pokażę ten case chwilę, jak wygląda w środku, zanim sobie dojdziemy do tej pięknej musztardy. Case przypomina, teraz Gibson daje lepsze case'y, ale case, no jest, to co teraz dają, przypomina, że tak powiem, ten case właśnie, czyli już mamy tutaj różowo, dużo tutaj się powycierało, brud od strun, tutaj jest znaczek od tego, od przełącznika, no ale działa na szczęście kieszonka. Robert ma nawet taki fragmencik taki rączki oryginalny, bo taki fragmencik rączki, taki odprysk farby, to jest $100. Poważnie mówię, kurde, że mu tego nie popsuł, bo jak złamę, to będę musiał mu $100 na pół przedrzeć, jak Bareja w zmiennikach. W każdym razie, no to jest solidna rzecz, zawiasy na skórkowych paskach, wszystko tu się trzyma konkretnie, no i mówię, może on nie jest taki solidny, jak teraz Gibson robi, bo rzeczywiście Gibson w tym momencie całkiem te case'y robi poważne, ja bardzo lubię. No nie pachnie już wanilią, ale gitara jest, pachnie w ogóle, nie wiem, niczym nie pachnie, żeby być szczerym. Ale gitara, która w nim jest schowana, jest dosyć jednak wyjątkowa rzeczywiście. Gitara, która w nim jest schowana, jest to no, 58 rocznik. 58 rocznik to jest rocznik moich rodziców. Moi rodzice się urodzili wtedy. Jest to Les Paul Special, czyli na tamte czasy tańsza wersja Les Paula. Ta tańsza wersja Les Paula chociażby właśnie wyróżniała się guziczkowymi kluczami. Te klucze wchodzą fatalnie. Marność nad marnościami. Nastrojenie struny D był to koszmar w tym instrumencie. Jest to special, który ma binding na gryfie. Proszę bardzo, tutaj jest binding na gryfie. Znowu mamy kościane siodełko. Taki piękny dzwonek. Tutaj jest z masy perłowej jest Gibson Les Paul Special napisane oczywiście na główce. Wszyscy, którzy znają moją historię, wiedzą, że Juniory i Speciale zawsze mi się kojarzyły z Siemionem,
który grał w Proletariacie, ale Witek Daraszkiewicz, jeden również z bardzo ważnych gitarzystów w moim życiu, też posiada właśnie speciala, nowego oczywiście, i ma już takiego właśnie speciala z bindingiem. Ja mam speciale, które są bez bindingu i są na humbuckerach i są oczywiście nowsze. Sam special wyróżniał się tym, że był dużo, dużo tańszy, ale różnił się na przykład od Juniora tym, że miał dwa pick-upy P90, Junior miał pick-up 1. Tu mamy dwa pick-upy P90 i wraparoundowaty mostek. Akurat Robert sobie założył struny od Fendera i to fajnie całkiem tutaj wygląda z tymi bullet endami, chociaż jeden mu się zerwał. No oczywiście mostek jest to bardzo specyficzna konstrukcja, w którym mezurę ustawiamy pod kątem, nie ma w ogóle nacięć i tak dalej, i tak dalej. No tak to wtedy robili. Gibson teraz chyba w tych nowych wersjach, jeżeli nie są one reissue, tylko takie no, nawiązujące, ale jednak unowocześnione, stosuje jakieś nacięcia. Ja w swoich juniorach nacięcia posiadam. Normalny gibsonowski układ czterech potencjometrów, czyli dwa pick-upy na trójpozycyjnym. Oczywiście jest to mahoniowa deska, ale nie mamy tutaj żadnej nakładki, nie ma tutaj żadnego topu, nie ma żadnego bindingu, poza tym bindingiem właśnie na gryfie. Jak sobie też tak tutaj patrzę, to nie wiem, czy tutaj nie były wymienione progi, bo wydaje mi się, że tutaj były te nakładeczki. W niektórych miejscach wydaje mi się, że tutaj widać te takie pozostałości po nakładeczkach, więc najprawdopodobniej ktoś w tym instrumencie wymienił progi i ściągnął to, bo rzeczywiście no, trzeba umieć to przyciąć na równo, tak jak w Gibsonie to robią, więc dużo ludzi przy wymianie progów ścina te nakładeczki, ale tutaj w niektórych miejscach zostały jakieś takie ślady. Gitara jest w całkiem niezłym stanie, jak na ile lat, to już nawet nie wiem. Ile lat mają moi rodzice? 66, kurde, nieźle. No to ta gitara ma 66 lat, nie jest powycierana. Tutaj troszeczkę jest powycierana w miejscach, gdzie się grało pewne rzeczy. No to tutaj ma takie różne wycierki, przecierki. Natomiast czekajcie, zrobimy tak. Wycierki, przecierki tutaj są. Ach, cholera z tym zoomidłem, w sensie z tym... O, no chyba teraz to jakoś tam widać. Widzę, że mi się tło rozmyło. Więc ma takie przecierki. Oczywiście ma półeczkę, czyli charakterystycznie dla specjalów i juniorów właśnie tutaj jest ta półeczka przy wklejaniu gryfu do korpusu. Troszeczkę to jest inaczej. No pewnie dlatego właśnie, że tam normalnie jest top. Nie wiem, czemu to tak jest. Czy to się, jak się zdejmie top z normalnego standarda, to czy to się przed jakoś tak wyrównuje, czy jest to zupełnie inaczej wycinany w ogóle sama baza tego, do tego, żeby zrobić speciale. Może tak jest też po prostu łatwiej. No nie, no bo jak się patrzy na standarda, to tutaj widać łączenie. Czyli może po prostu to jest, powiem wam szczerze, że nawet chyba solidniejsze niż w standardowych gibolach, gdzie to widać. Nawet się, kurczę, tu spojrzę, co prawda tu jest Epiphone, ale no tak, no dokładnie, no w standardach jest tak, że widać to łączenie, a tutaj jest tak jakby, to jest ten wzmocniony tak naprawdę, nie? Gruba decha, tutaj taka charakterystyczna płytka, oczywiście palisandrowa podstrunnica, kropeczki na tej podstrunnicy, kropeczki, które wyznaczają nam, gdzie jesteśmy, i one są też z masy perłowej. Nie ma tutaj żadnego, wiecie, żadnych wielkich trapezoidów, żadnych wielkich markerów. Wygodny gryf, bardzo fajny instrument tak naprawdę, przepięknie się zmusztardził, nie wiem, czy to jest oryginalnie, czy był to właśnie TV Yellow, czy raczej właśnie to tak było, że oni też te TV Yellow robili na tyle różne, że być może ten jest taki troszeczkę lekko zmusztardowiony, no ale ma taki sznyt takiej właśnie musztardy sarebskiej, saperskiej. Co to w ogóle znaczy musztarda sarebska? Natomiast no solidna mahoniowa decha. No i teraz tak, spodziewałem się po tej gitarze, że ona mi rozwali tyłek. Nie będę ukrywał. Wziąłem w ogóle sobie ją jako pierwszą, no bo wiem, jak grają P90. Tutaj jeszcze są właśnie te P90. Wziąłem ją sobie jako pierwszą. Moje speciale i moje juniory lubię. One są oczywiście charakterystyczne i specjalom i juniorom to blisko jest do tele na swój sposób, ale spodziewałem się, że to będzie naprawdę wypasiony instrument.
A tak naprawdę wcale mnie niczym nie uwiódł i niczym mnie nie zaskoczył pozytywnym i nie zrobił na mnie aż takiego konkretnego wrażenia. Dopiero jak wziąłem Customa, którego widzieliście już w zeszłym miesiącu, no to dopiero wtedy stwierdziłem, że o, no dobra, no to tutaj czuję, że to jest old school. Więc ten pierwszy Gibson z tych pierwszych produkcji jakoś specjalnie, wiecie, no nie rozwalił mnie tą swoją mitologią i to brzmienie tutaj nie było takie, że po prostu o Jezus, jak tutaj wszystko jest. Chociaż trzeba przyznać, i tutaj też zdradzę w przypadku wszystkich innych tych instrumentów, które się pojawią w tej serii, jeszcze będą trzy Fendery, wszystkie te instrumenty miały rewelacyjny sustain. Przepięknie, bardzo długo wybrzmiewały, nawet na czystych barwach ten dźwięk tutaj w ogóle nie siadał i rzeczywiście no to im trzeba przyznać. Tutaj się w ogóle bardzo wygodnie gra i to jest w ogóle fajny instrument oczywiście, ale mówię, no może miałem zbyt wygórowane oczekiwania co do tej gitarki i być może jest tak, że po prostu, no nie wiem, chciałem za dużo. Właściwie powiem wam szczerze, że tak, że w ogóle nie podchodziłem do tych instrumentów jak do jeża. W ogóle nie podchodziłem do nich też w taki sposób, że jakoś tam stwierdzałem, kurczę, no one muszą też specjalnie grać. No oczywiście chciałem, żeby fajnie grały i chciałem, żeby były bardzo, bardzo spoko. I oczywiście było też tak, że chciałem usłyszeć ten super świetny sound, wiecie, z tamtych lat, ale może go usłyszałem i może to jest sound z tamtych lat, którego się nie spodziewałem. Może to jest po prostu w ten sposób zrobione, że spodziewałem się jakiegoś cudu, a to jest po prostu taka dobrze brzmiąca gitara, która nie robi żadnych jajec. Chociaż jak mówię, Custom zrobił i za chwileczkę w następnym odcinku dowiecie się również znowu, która gitara zrobiła na mnie wrażenie. W każdym razie przepięknie się to samo wszystko zrelikowało. No nie ukrywam, że kolekcjonersko oczywiście takie instrumenty chciałbym posiadać, ale nie ukrywam też, że liczę na to, że moje instrumenty, które posiadam w tym momencie, za 30 lat, za 20 lat, też może nie będą aż takie jak te i nie będą tak kolekcjonerskie jak te, ale też będą na swój sposób kolekcjonerskie, więc spieszmy się zbierać Gibsony. Tak szybko drożeją. Słuchajcie, no posłuchajcie. Tak jak to było w poprzednim odcinku z Customem, Gibson Falcon 20 na dwóch mikrofonach. Nie wiem, jak to jeszcze zmiksowałem, czy są dwa naraz, czy jest tak, że słychać trochę z tego, jeden mikrofon od SIP System, drugi mikrofon od O-String Audio, dodatkowo nagranie z Tonexa liniowe, do którego musiałem specjalnie dorobić kabel, bo się coś mi pochrzaniło, wszystkie nagrania audio robione są przy pomocy kamery Zoom Q8N 4K, która jest moim przenośnym małym studiem, bo mogę tam wpiąć po prostu dwa mikrofony. Ale no jest tam takie małe rybie oczko, które mi mam nadzieję, że wybaczycie. Szanowni Państwo, przed Wami special, 58. rocznik. Mam, nawet jak mi się nie podobała, to i tak bym ją chciał. Zajrzyjcie na Vibe i może sobie wypożyczcie Messingera, bo jest fajny. Ja bym tego Messingera chciał, kurde, wypożyczyć. Wynajmniej mnie. Co najmniej mnie wynajmniej. Słuchamy już. We'll be right back.
słuchajcie, wielkie, wielkie propsiory dla wszystkich, którzy kanał lubią, wszystkich, którzy kanał subskrybują, wszystkich, którzy komentują, wszystkich, którzy są ze mną, wszystkich, którzy patronują i wszystkich, którzy są po prostu zajebistymi fogowiczami. Wielki, wielki propsior ode mnie. Jeżeli jeszcze nie jesteście zajebistymi fogowiczami, namawiam do tego, żebyście tymi fogowiczami zostali. Tutaj dzieją się gitarowe rzeczy od 10 już ponad lat. Niezmiennie i przez jeszcze najbliższe 10, dopóki YouTube i internet będzie istniał i będzie można na niego cokolwiek wrzucać i nie będzie cenzury i nie zniszczą nas swoimi różnymi idiotyzmami ci, którzy są u władzy i będziemy wolni, to będziemy również wolni w gitarze i będziemy mogli na tych gitarach sobie grać, kombinować, o nich słuchać, wypożyczać je w Vibe i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście na totalnym propsie, bez Was ten kanał by nie istniał, więc mega, 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 mega. Oczywiście nagroda dla patronów w tym miesiącu również jest, oczywiście lista patronów na końcu odcinka. Wspierajcie guzikiem wesprzyj. Dziękuję za wszystkie prezenty na 10-lecie. Jeszcze zaprosić wszystkich przed końcówką samochodową do tego, żebyście odwiedzili kanał vibe.pl. Link jest oczywiście w opisie tego odcinka, bo tam na temat tych gitar z troszeczkę innego punktu widzenia Wam opowiem i są troszeczkę inne nagrania, więc są to takie odcinki, które wzajemnie się tak jakby uzupełniają. I oczywiście korzystajcie z oferty wypożyczalni vibe.pl. Można mieć fajny instrument, nie trzeba go kupywać, można sobie zamienić na inny, tak jak z leasingiem, z samochodami.